to jest Eliner, no jego postawa jest absolutnym zaskoczeniem. Dopiero 18 zawodnik Toru Świata tutaj zachowany spisuje się rewelacyjnie. Jest Eliner. No nie powtórzy z tego skoku. Tak, 123 metry, gorsze lądowanie. I to oznacza, że Jussi Leinen oczywiście i tak ma najlepszy wynik na koniec kariery, można powiedzieć. Już nigdy go nie powtórzył. Bo naprawdę był ten pierwszy skok doskonały, moim zdaniem trochę za nisko oceniony. Aż 3 noty 18,5. Były trochę pretensje do sędziów. Zaraz to zresztą zobaczymy Jussi Leinen. Póka się go co zrobiło, ale zrobił. Ale wyprzedził Pachonen. A teraz Adam Bałysz. Przypominam, w pierwszym serii 129,5 metra. To się zaczyna wielka forma dla Bałysza w 2005 roku. Koronowana dwoma tytułami mistrzów świata. Och! Tak to lądowanie, ale ustał. 131 metrów okazało się, to jest oczywiście olbrzymia radość, no ale ten skok, jeśli chodzi o lądowanie, był na granicy. Niewiele brakowało, a pan Małysz ma zawsze bardzo silne nogi, potrafił ustać takie skoki, ale to było lądowanie bardzo niebezpieczne. No, karta daleko odjechała w lewo. 131 metrów Adama Małysza. No ale noty sędziowskie wywołały awanturę potem w wieży. Po 18,5 od Niemca i od Polaka to absolutnie nota niezasłużona. I teraz Roar Rickerson. 1,9 punktu miał przewagi nad Adamem Małyszem. Rykerson nieco bliżej. Okazuje się, że Rykerson skoczył 128 metrów, ale był przekonany o swoim zwycięstwie. I tutaj muszę powiedzieć, że arbitrzy zachowali zimnuchę. Zaraz zobaczymy, co zrobią. Teraz jest sprawa, jakimi może grozić konsekwencjami porażka Norwega. Adama Małysza był oceniony stanowczo na wysoko przez wszystkich, nie tylko przez Polaka i Niemca. Jeśli chodzi o lądowanie oczywiście. Nie chodzi o tego. Tak, po 19,5, 4 i dzięki temu szybko przeliczyli sędziowie. Mamy dwóch zwycięzców w 2005 roku za Kopanem w 18 konkursie Okupa Świata. Identyczna nota Roera Rickersona i Adama Małysza. Udało się uniknąć więc konfliktu i ewentualnego protestu ekipy norweskiej. Zarówno Rickersona, uśmiech, to dwaj zwycięzcy, ta sama nagroda finansowa, to sama ilość punktów, nie ma się o co kłócić, aczkolwiek dla sędziów powinna być żółta kartka, oto oficjalna klasyfikacja konkursu z Zakopanem. Za uwagę dziękuję, pogratuluję.